Kochani, Mega War w Pokemon GO, Global Challenge, nowy Shiny, informacje na temat eventu walentynkowego, zapraszam do oglądania. Także moi drodzy, jak mogliśmy dowiedzieć się z wczorajszego odcinka, już było tam pokazane kiedy dokładnie Mega Gardevoir będzie na rajdach, od 8 do 15, ale dzisiaj event walentynkowy, informacje co będzie się działo. Itp., itd. Także event, kochani, rozpoczyna się 8 lutego o godzinie 10 rano i kończy się o godzinie 20 w Walentynki, 14 lutego. Także mamy tutaj parę dni na no, zrobienie, tutaj złapanie nowych shiny, o tym za chwilę. Mega Gardevoir debut. Także ogólnie kozacko. Z tego co widziałem, Mega Gardevoir robi lepszy damage niż Shadow damage, ale o tym sobie powiemy w odcinku, jak pokonać Mega Gardevoir, jak już będzie się zbliżała na rajdach. Także subskrybujcie kanał Dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w Pokémon Go i jak te nowe Pokémony na rajdach pokonać. Także tutaj bonusem do tego eventu mamy. Ewolucje naszych Guard War Galate dostaną atak Synchronoise. Kiedyś to było na Community Day, oba te Pokemony dostawały, to pamiętam, byłem chyba we Włoszech, ale Synchronoise ogólnie jest słabym atakiem, także no jeżeli macie jakieś setki czy coś takiego, możecie sobie zrobić. Nie wiadomo, no, może będzie jakiś, ee, jakieś rotacje w, z tym atakiem, i może będzie lepszy, zobaczymy, więc warto sobie taki atak zrobić, niż później marnować Elite TMK. Na taki atak, także no, przez ten czas tutaj od 8 do 14 lutego będziemy mogli ewoluować nasze ralce w Gardevoir i Galeida. Pamiętajmy, w Galeida musimy mieć męską formę, więc to musicie o tym właśnie pamiętać. Jeśli chodzi o bonusy, podczas tego eventa mamy Stardust razy 2 z otwierania giftów, także taki średni, ale Zawsze Stardust spoko i mamy dwie godziny. lure, modul, w sensie naszych lurów, jeżeli wrzucimy na stopy, będą one trwać dwie godzinki, więc to też oczywiście spoko. Jeśli chodzi o bonusy, no nie ma tutaj jakichś takich super hardkorowych. no bo te dwa razy start z giftów taki średni, nie? Będziemy mieli Time to Research, kochani, i nowy shiny, jakim będzie. Freelish, Tutaj obie te formy, tak, męska i żeńska, e, będą dostępne w wersji Shiny. Także Time Research, jak zwykle, no to raczej będzie do wykonania bardzo, bardzo łatwe. No jedynie będzie trzeba troszeczkę pograć. Tutaj ten stosowany nasz sposób, e, tak jak ostatnio, że możemy sobie coś wybrać, tak? Czy extra exp? Extra Candy albo dłuższe e, trwanie naszego Daily Adventure Incense'a, więc jak ktoś poluje na legendarne galariańskie ptaki, to będzie mógł sobie tutaj wybrać taką opcję. E, także Exp albo Candy albo e, Daily Adventure Incense, więc w sumie, nie wiem, no chyba tutaj Daily Adventure Incense będzie taką, bo Stardust, zazwyczaj ja wybierałem Stardust, ale tutaj akurat Stardusta nie mamy, więc taką, jaką drogę wybierzemy, tak przez cały czas trwania eventu będziemy... To mieli aktywne. Także shiny, freelish. Kto się cieszy? Dajcie znać w komentarzach. Freelish ogólnie jest dobry do PVP, w sensie jego ewolucja, także ogólnie spoko. Również, kochani, będzie Global Challenge. Tego dawno nie było. Od 7 lutego do 14 lutego tutaj będziemy musieli wysłać 100. Milionów giftów, ale to wiadomo, to są wszyscy na świecie, także no tutaj jakoś super to raczej ciężkie chyba nie będzie, chociaż nie wiem, no zobaczymy. Będzie trzeba wysyłać gifty do trendów, i tutaj bonus mamy trzy razy transfer candy na czas trwania eventu albo dwa razy transfer candy XL. Tutaj teraz chyba prawdopodobnie będzie to szansa, tak? dwa razy większa na XL, -kę. chociaż. Nie wiem, zobaczymy, przekonamy się. Nie ma tutaj tak dokładnie określonego. Zazwyczaj jest to dwa razy transfer Candy Chance i na XL. No ale Global Challenge, mam nadzieję, że wykonamy. Raczej tak. Dodatkową rzeczą, jako że to są oczywiście walentynki, tak, event walentynkowy, będziemy mogli zmienić furfru, naszą tutaj hardstream. E, furfru, czyli naszego takiego serduszkowego. 25 furfru candy i 10 tysięcy jest nam potrzebne na tą zmianę. E, a pamiętajmy, no, że możemy kolekcjonować te wszystkie furfru, więc jeżeli ktoś nie ma jeszcze w, te, w tym swoim pokédexie takiego właśnie serduszkowego furfru, to warto tutaj podczas tego eventu sobie to zrobić. Na no dziko, kochani, mamy tutaj takie pokemony jak Nidoran, żeński, męski, Skitty, Volbeat, Ilomize, Ubat, Frilish, Red, Blue, Yellow, Fla Natural Form Furfru tego jeszcze nie mam szajni, Morelur Jeśli będziemy mieli szczęście, to możemy spotkać Chensi, Audino, Alomomole White Flabebe i Orange Flabebe, tak, czyli białego i pomarańczowego, więc czerwony Flabebe będzie pojawiał się w Europie, czyli Blue i Yellow nie będziemy mogli spotkać. Także to jeśli chodzi o Pokémony na dziko. W jajkach, kochani, też będziemy mieli oczywiście szansę na wyklucie nowego Shiny. W 7-kilometrowych jajkach od friendów, tak, czyli z gifta, te jajeczka, które wypadają, będziemy mogli wykluć Likitunga, Smoczuma, Happy, Frilisha i Alomomole. Także wszystkie te Pokémony będą dostępne w wersji Shiny, jeżeli będziemy mieli oczywiście szczęście. Także no nie jest ten Pokémon tutaj no tak jakby zrobiony, że tylko i wyłącznie jest w jajkach, tak? No bo na dziko też Freelisha będziemy mogli spotkać. E, pewnie jakoś rzadziej, ale no jeżeli ktoś będzie chciał spróbować swojego szczęścia i wykluć dużo jajek, to Freelish Tutaj też będzie w jajeczkach dostępny. Na rajdach jednogwiazdkowych mamy Chensi, Shinxa, Formę Natural e, Furfru, Espura. Na trzygwiazdkowych gwiazdkowych rajdach mamy Nidokwina, Nidokinga, Likitunga, Miltanka i Galeida. Na 5-gwiazdkowych rajdach wtedy już będzie Tapu Lele i na Mega Rajdach będzie Mega Gardevoir ogólnie warto sobie troszeczkę tej energii tutaj nazbierać, żeby potem wbić jak najszybciej nasz Mega Level trzeci. Więc jeśli chodzi o te dwa Pokémony tutaj, to tak jak mówiłem Wam, Tapu Lele we wczorajszym odcinku, Tapu Lele, bardziej kolekcjonerski, jak już złapiemy Shiny, to raczej te darmówki bym zużywał na Mega Gardevoir, żeby mieć jak najwięcej tej Mega Energii, no chyba, że ktoś będzie, nie wiem, robił jedynki za darmówkę, tak, na jakąś Shiny Chansey czy Shiny Furfru, ale raczej Tapu Lele, jak zapiemy shiny, to już później bym nie robił i mega gardewor, mega energia. W questach będziemy mogli spotkać Pikachu, Iwi, Ralca, Lawdiska, Hipopotasa, Frilisha i Litlio. Jeśli będziemy mieli szczęście, pewnie te Pokemony będą rzadziej w questach, w sensie będą rzadziej spotykane. Będziemy mogli spotkać Chensi, Spinda z tym naszym patternem z serduszkiem, Kombi, Audino, Alomomole i Morelura więc no, te tutaj sześć pokemonów, te niżej, to będą po prostu na pokestopach rzadziej, ale będzie szansa, no takie, taka spinda z tym patternem serduszkowym, shiny jakby się trafiła, no coś, coś rzadkiego. Na koniec już kochani, avatar items nowe, tutaj rzeczy z Freelish stop i Freelish glasses, więc te okularki takie kolorowe, fajne bardzo, ale no to są rzeczy do kupienia. Na koniec, kochani, to już to, co Wam mówiłem wcześniej, Love Disk Research Day. W sobotę, 11 lutego, od godziny 14 do godziny 17, tylko przez 3 godziny, będziemy mieli Research Day z Love Diskiem. Prawdopodobnie już większość z nas Love Diska Shiny ma, ale no tutaj wiadomo, no jest dosyć spora szansa na to, żeby z Questa zgarnąć jakiegoś z dobrym IV, chociaż no i tak do niczego się on nie wszyda. Ale no powiemy sobie tutaj na dziko, przez te 3 godziny będziemy mogli spotkać Slowpoka, Ligitunga, więc Ligitung dla tych graczy, którzy robią PvP trzeba mieć dobrą IV i mieć go zmaksowanego, więc tutaj na trade, na Excelki ki Ligitung bardzo, bardzo spoko. Miltank, Lilip, Fibas, Spritzy, te Pokémony dostępne w wersji Shiny Fomantis jeszcze tutaj jest i Alomomola e, będzie rzadziej występowała. Także to, kochani, jeśli chodzi o event walentynkowy. Tak, od 8 lutego od godziny 10 do 14 lutego do godziny 20 będziemy mieli nasz eventik i mega Gardewor spoko, na pewno spoko. Także kochani, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym evencie, czy jest coś takiego, co Wam się podoba, czy jest jakiś Wasz Pokemon, czy Freelish na przykład jest Waszym ulubionym Pokemonem i będziecie na niego bardzo polować. Dajcie znać w komentarzach. Także z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli przydał Wam się ten odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w Pokémon Go. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!